serdecznie Państwa na konferencji zwołanej przez Klub Poselski Ruchu Barikada dotyczącej, nie ma co ukrywać, wielkiego przekrętu politycznego, którego jesteśmy świadkami niestety dzisiaj. Otóż Platforma Obywatelska zapowiadała od kilku miesięcy, że ma swój projekt ustawy o związkach partnerskich i zapowiadała i słyszeliśmy tę bajkę o związkach partnerskich od dłuższego czasu, niby poseł Tunin pisał ten projekt ustawy. I co się okazało? Proszę Państwa, wczoraj ten projekt zawisł na stronie internetowej posła Dunina. Każdy z nas może się zapoznać z tym projektem ustawy. Ja dogłębnie przeczytałem ten projekt ustawy. To jest, proszę Państwa, kopia jednego z dwóch złożonych przez Klub Poselski Ruchu Palikota i Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej projektów ustaw. 86% słów, wyrazów, stwierdzeń w tym projekcie jest skopiowana z naszych projektów. Proszę Państwa, to niebywałe. Znaczy nie wiem, jak można dzisiaj będzie prowadzić dyskusję na temat tych projektów ustaw i twierdzić, że nasze projekty ustaw są niekonstytucyjne, a projekt ustawy posła Dunina, który został po prostu skopiowany z naszych projektów ustaw, jest konstytucyjny. Nie wiem, jak to zostanie dzisiaj uzasadnione. Nasze projekty, chciałbym przypomnieć, zostały nazwane przez Platformę Obywatelską bublami prawnymi. To czym jest ten projekt? Oprócz tego, że jest ukradziony z naszych projektów, to czym on jest? Zadaję pytanie. Czym jest ten dzisiaj projekt? Żebyście Państwo pewnie to sami będziecie sobie mogli sprawdzić, ale ja chcę Państwu pokazać. Odczytam po prostu pewne zapisy i zapytam Państwa, czym się różnią te projekty. Jeden z zapisów z rozdziału 7. Projekt ustawy Platformy Obywatelskiej. Prawo to służy obok osoby określonej w ustępie 3, także jej bliskim, to jest małżonkowi albo partnerowi, wstępnym, rodzeństwu i przysposobionym. A teraz przeczytam nasz projekt ustawy. Prawo to służy obok osoby określonej w ustępie 3, także jej bliskim, to jest małżonkowi albo partnerowi wstępnym, rodzeństwie i przysposobionym. Sprzecinek, słowo, każde zdanie jest takie same. To jest tylko przykład. To mogę tych przykładów mnóstwo. To jest po prostu 86% tego projektu ustawy jest skopiowane z naszego projektu. Niebywałe. Nie spotkanie się w Sejmie z taką kradzieżą, z takim przekrętem politycznym. Nie, czekam na wytłumaczenie z Platformy Obywatelskiej, kto za tym stoi. Czy jest ten sam autor projektu ustaw? Chciałbym się dowiedzieć, kto pisał projekt ustawy Platformy Obywatelskiej. Czy ten sam autor napisał konstytucyjny projekt ustawy i niekonstytucyjny projekt ustawy? Pytań jest bardzo wiele. Oczywiście są jakieś zmiany kosmetyczne, na przykład to, że przepisy wprowadzające niezgodnie z techniką legislacyjną zostały umieszczone w projekcie ustawy. Przepisy wprowadzające zawsze są umieszczane w osobnym projekcie ustawy, tak jak to ma miejsce w naszych projektach. Tutaj umieszczone je razem. Ale słowo w słowo są takie same jak nasze. Proszę Państwa, niebywałe i naprawdę nie wiem, jaką grę gra Platforma Obywatelska, ale ta gra na pewno nie jest fair. Znaczy, ja takiej polityki nie chcę uprawiać. Jeżeli ktoś chce skorzystać z mojego projektu ustawy, z projektu ustawy, który złożyliśmy w imieniu organizacji pozarządowych, to należy po prostu o to zapytać i poprosić. Nikt z Platformy Obywatelskiej nie poprosił o to, żeby im udostępniono ten projekt. To zwykła po prostu kradzież, kopia naszego projektu. Nie chcę grać taką grę. Ja oczekuję rzetelnej debaty. Oczywiście, jeżeli ten projekt zostanie złożony, to będziemy o nim dyskutowali. Ale czy ta dyskusja już będzie z Platformą Obywatelską poważna? Według mnie nie. Tutaj, w tym miejscu stali politycy Platformy Obywatelskiej, którzy kilka dni temu wyśmiewali nasze projekty. Oskarżali nas, że to bubel prawny, że właśnie niekonstytucyjne, że ma mnóstwo uwag. Ten projekt Unina był tak przypisywany, że w jego projekcie jest dużo nawet błędów językowych, gramatycznych, stylistycznych. Tam, gdzie u nas było poprawnie stylistycznie napisane, czy gramatycznie, to u niego jest z błędami. Tak to zostało przepisane.
No to jest kompletnie niebywałe dla mnie. Platforma Obywatelska, chciałbym przypomnieć, odrzuciła nasze projekty, nie chciała procedować nad nimi na posiedzeniu Sejmu, uznaje, że są niekonstytucyjne. Wielka zagadka dla mnie, co teraz Platforma Obywatelska zrobi, mając w 86% skopiowaną nasz projekt ustawy. Toćka w toćkę.